Jak było na bieganiu? Super. 5 minut, 3 km. Tylko? No tak, tylko. Ciężko było po takiej nocy. Pod górę. Ale to jest pierwszy dzień, z każdym dniem będzie łatwiej. Zobacz, co przynieśliśmy. Tak, sprintowaliśmy, świeże żeby bagietki były jeszcze czyste. Proszę bardzo, czyste, gorące. Świeże, naprawdę? Świeże i gorące, no. Ale ja za to dziękuję. Ale tutaj dla chłopaków robię śniadanko. Czyli fajnie było? Fajnie. Wojtek też był biegać dzisiaj, ale szybciej wrócił od was. Tak, ja biegałem po pokładzie. Pana Adama trzeba przywitać. Panie Adamie, dzień dobry. Siema. A co pan robi w ogóle? Sprzątanko. W robocie od rana. Tak. Jak to mówią, jedni muszą pracować, żeby drudzy mogli odpoczywać, nie? Dokładnie. Śniadanko na sam początek jest takie, drodzy ludzie. No i tak, no mamy piękne słoneczko. Dzisiaj miało padać, mam nadzieję, że nie będzie padało, ale póki co zapowiada się idealnie. Bardzo mało chmurek, fajnie jest. Let's go, let's go! No i słuchajcie, robię placki dzisiaj na śniadanie z bananów. Miałyśmy takie dwa przejrzałe banany, więc robię. Widziałam, że chłopaki tam mają śniadanie, mistrzów po prostu na łodzi już gadaliśmy. Więc cały czas do siebie dzwonimy. A my słuchajcie, tak, bananowe placuszki. I dzisiaj pada, więc pewnie pójdziemy sobie na spacer z psem, ale większość dnia spędzimy w domu, trochę posprzątamy. Ale to nagrywam. Ale piękny słońce daje, jejku. Przygotowujemy się do wyjścia, tutaj. Gdzie chowamy kładkę? Czekamy na Maćka, który... by był wyrzucić śmieci, nie wrócić 5 minut temu. Tutaj. Gdzie chowamy kładkę, słuchaj? Maciek wskoczy. Nie. Naprawdę chcesz mu to robić? Nie, bo będzie. Będzie suły. Cześć. Cześć. Bo to chyba trzeba później z tej strony. A nie wyciąga się od góry? Nie. Tak, wyciąga się od góry. Od góry. Mówiłem. Nie zadzwonimy do Maćka, bo Maciek nie zabrał telefonu. No i tak właśnie podróż, nie? Się umawiasz z gościem, a on ci znika. Pewnie poszedł, wiecie, w długą. No, idzie. Chłopaki, musimy dzisiaj życia porobić, bo może nie być po okazji. Tak. Tak jest. Zdejmujesz najpierw prawy mooring, jak ci dam znać. Tak. Później idziesz, zdejmujesz lewy, wrzucasz do wody oba. Potem idziesz na prawą stronę do tyłu. I na mój znak z Adamem... Zrzucacie i wybieracie z powrotem, tak. Odpalamy silniki. To na razie nie zejdzie Vlad, bo ja muszę ruszyć do przodu, wiesz? To jest mocno umocowane. Dobra, Vlad, zrzucaj. Dobra. W takim zaczarowanym lesie, jak to nazywam. Mogę tu siedzieć i słuchać, jak woda chlupie. Bajkowe miejsce, naprawdę. Chodzimy sobie co chwila tutaj, a to jakaś ruina, a to jakaś kapliczka. Przepiękny spacer. Dobrze, że wzięłyśmy wózek, bo spacer tutaj z czterolatkiem. Zaraz wyjdziesz. Spacer z czterolatkiem. Przez las. Już sprowadzę, już. Ale drzewo, zobaczcie. Niesamowite są te drzewa. Pięknie tu jest. Bosko tu jest, naprawdę takie klimaty, jakbym była, słuchajcie, we Władcy Pierścieni. Zobaczcie, jaka piękna grota. To jest grota muszelkowa. Tutaj jest zrobiona z, jak to się mówi, odpadów z oceanu, minerały, muszle, no i też szelgroto i tego w Szkocji jest podobno więcej.
cudne. Jak z bajki. Przyszłyśmy na wystawę, na której są oto takie figury. Każda jest inaczej zrobiona i jest to taka wystawa wdzięczności. O, mała biega. Między nimi wystawa wdzięczności, tutaj są autorzy i niektóre z nich można nawet licytować. Pięknie. Robią wrażenie. A tutaj są pracownicy, jak to się mówi, ci niezbędni. I dla nich jest zrobiona ta rzeźba. Rzeźba? Statua? Ok, już doczytałam. Wszystkie te rzeźby będą na aukcji do kupienia i będą wspierać NHS, czyli ten system zdrowia w UK. I właśnie one są poświęcone ludziom, którzy walczą na co dzień, są na pierwszej linii frontu. Zobaczcie, nasza covidowa rzeczywistość, rozmowy przez praca przez zdalna online, przez wideo, ćwiczenia online. Jesteśmy już na ogródku, czas na nowe paznokcie, słuchajcie. Trochę mi odrosły, tutaj ten ostatnio dorabiałam, ale trochę mi odrosły i zaczęły mi troszkę pękać, bo są za długie, chcę je skrócić. Więc dzisiaj będę robić nowe. Chcę, żeby były trochę cieńsze. No, także później wam pokażę, jakie zrobiłam. Posiedzę sobie na ogródku i popiłuję. Pływaliśmy sobie, teraz chłopaki odpoczywają. Kuba na autopilocie. Każdy sobie przesyła zdjęcia te, które mieliśmy porobione właśnie w wodzie, ze skakania. Trochę tutaj popozowane. Adam popozował, nasz najładniejszy model. A ja teraz gotuję obiadek, bo wszyscy są głodni. Bo wiecie, jak to jest, wchodzi się do wody, kąpiecie się i woda wciąga. Wciąga. I robię dziś dla chłopaków spaghetti bolognese. Wrzuciłem tu dwa opakowania, wiecie, 6 byczków, to muszą się najeść, a tam reszta sobie odpoczywa. Właśnie. Gary pełne. Przez okienko. Podaję. Pan rozkłada. Co się w tym przewodniku? Właśnie, że oni tak coś mieli wnieść na przykład na zamek. Jak oni z tego strzelali? Jak oni to wnosili? Byliśmy wcześniej zjeść w restauracji. Teraz czas na drineczka. I zrobiłem coś. Zrobiłem, pokroiłem po prostu. Mamy prosciutto, mamy brzoskwinie i winogronko. A kiedy trądar już? Jutro. Zobaczcie go. Sypialnia na dziś. Wody mamy 61% i się zmieniło.
Myślisz, że nie będzie coś zimno? Myślę, że nie będzie zimno. Tutaj w ogóle się opaliłeś, wiesz? Wiem, że się mega opaliłem. I dzisiaj ma nie padać. Jak będzie bardzo padać, to wrócę do środka, ale na razie. Ale to już nie jest dobrze. Będzie przeszkadzać, jak ty masz na tu dach. To ci nie no tak, ale jakby była jakaś ulewa. To ma, wiesz, przygoda. Będzie wilgoć. Ja tak, chyba przygoda, do góry to idę. Zapraszam tutaj. Ja do góry chcę iść. No to stary, jak będzie ulewa, to zostajesz na górze. Przygoda. A my sobie jeszcze siedzimy i odezwę się do was jutro. Pa!